Sorry for the tight squeeze. Tell the commander her ace is in the hole. Hey, check it out. No way. Spartan? For real? You better not be. Oh man, he's here. We're gonna be Where all did right. you find him? Napping, out back. I'll bet. It's good to see you, Chief. Likewise, ma'am. Let's get you up to speed. The Prophet of Truth's ships breached the lunar perimeter, smashed what was left of the home fleet. Terrestrial casualties from the subsequent bombardment were extreme. Truth could have landed anywhere, but he committed all his forces here, East Africa, the ruins of New Mombasa. Then they started digging. What about Halo? We stopped it, but only temporarily. Now the Prophet of Truth is looking for something called the Ark, where he'll be able to fire all the Halo rings. If he succeeds, humanity, the Covenant, every sentient being in the galaxy... The rings will kill us all. Ma'am, I have Lord Hood. Patch him through. Good news, Commander Keyes? Good as it gets, sir. So I see. What's your status, son? Green, sir. Glad to hear it. Commander's come up with a good plan, but without you, I wasn't sure we could pull it off. Truth's ships are clustered above the excavation site, and his infantry has deployed anti-aircraft batteries around the perimeter. But if we neutralize one of the batteries, punch a hole in Truth's defenses... I'll initiate a low-level strike. Hit him right where it hurts. I only have a handful of ships, Master Chief. It's a big risk, but I'm confident. Hell, not again. Emergency generators, now! Shielding failed. They're down and charging. As soon as they're up, re-establish contact with Lord Hood. Let him you know... All of you vermin, cowering in the dirt, thinking, what, I wonder, that you might escape the coming fire? No, your world will burn until its surface is but glass. And not even your demon will live to creep, blackened from its hole to mar the reflection of our passage. The culmination of our journey. For your destruction is the will of the gods. And I am their instrument. Cocky bastard just loves to run his mouth. Does he usually mention me? Give the order. We're closing shop. Ma'am? We're about to get hit. All personnel, the wounded. Code Alpha we're getting all of them out. Immediate evacuation. I have to carry him myself. Ma'am, squad leaders are requesting a rally point. Where should they go? To war. Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkim Halo, kontynuujemy grę w Halo 3. To jest druga misja, zaraz ta nasza piękna baza zostanie zaatakowana. Dajcie mi coś, dajcie. No i to jest zestaw podstawowy Halo 3. Karabin i BR-ka. Czekamy, aż wszystko z szlak trafi. Aha. Point of entry, best assessment. Hangar sergeant. Agreed, Master Chief, get there. Where with you, Chief? Dobra, granaciki otwieramy i próbujemy znaleźć kogoś do odstrzelenia. Tutaj. No, wracają kolejne wspomnienia z pierwszych prób grania w tę część, czy w ogóle w jakikolwiek Halo, tak więc to jest zawsze sentymentalny powrót dla mnie, te pierwsze etapy Halo 3. Och, jak to kiedyś robiło wrażenie. Etap jest jaki był heroiczny, dobrze, w sensie poziom trudności. No i to oczywiście z każdym przejściem jest coraz fajniejsze, no bo jednak człowiek w pewnym momencie załapał fenomen całej marki, no i
już nie psioczy tak na, wiecie, na inny model strzelania, albo autorski system walki, albo mechanizmy, których nie ma konkurencja, albo brzydką grafikę. No, na grafikę może trochę, do dziś mi się ta gra cholernie podoba. Patrzcie tu. Zdechnij ty. No, obroti. Już na ciebie pora. Za dużo łowią. Łahaha. Dobra, doczytało wszystko, doczytało. Hehe, komputer mi nie wyrabia, rozumiecie. No, to jest ta odsłona serii Halo, gdzie mamy tylko po dwa granaty każdego rodzaju, ale jest ich więcej, to więc no, mając po drodze tylko trupy kowenanckie, nie podniosę sobie za wiele więcej sztuk, no ale jak się trafią bruty i granaty, albo zapalające cuda, no to wtedy będzie czym rzucać. Trochę przeszarżowałem, zarąbali mnie. Tymczasem tu na górze, o właśnie, słynna Kimbo. Nie jestem w tym najlepszy, ale zobaczymy, czy uda mi się coś ugrać z takim zestawem. W końcu nie, w za wielu grach Halo jest taki zestaw. Coś.
słona, nieładnie. O, i przy okazji mam właśnie te granaciki śmieszne. No, to jest... Widać, dlaczego zrezygnowali po jakimś czasie właśnie z tylu granatów. Potem najwięcej to jest chyba Halo 4 i Halo 5, gdzie no jest podstawowy, plazmowy i forerunnerski, który de facto zastępuje no ognisty granat. No bo ten, co mam tutaj, to jest granat Brutów. Tak śmiesznie wygląda, o właśnie. No to on też się przylepia, nie wiem, nie zauważyłem nigdy jakichś jego specjalnych właściwości. Aha, dwa Nidlery, niedobrze. O, co to było? Już wszyscy? Okej. Dobra, chłopaki, wyjdziecie, ja niestety nie mogę. O, i się teraz wracamy z to, co rozumiem. Get back. No i to, co rozumiem, pamiętam, to w tym takim większym pomieszczeniu będzie czekała na nas niespodzianka. A, jeszcze korytarz wrócić. Na co się gapisz? No, te rury, to na pewno nic się tam nie kryje. No, jak zwykle dostajemy po tyłku. A, i co tu się stanie? Wszystko będzie ok. Nie. Droniarze. Mary kiedyś robiły na mnie wrażenie. Jeszcze coś do postrzelania. Zdechnij. Dobrze. Jeszcze parę. Czy już? A, tutaj się rozdeptuje przy przechodzeniu obok. Jeszcze jakiś został? Tak. Dobra. Gdzieś tu były drzwi. Jest. Nie no, nic się przyda. Tak to tak. Podstawowy zestaw. O, wielka bomba. Subtelność. Dobra. Z jakimś tam miałem iść, niestety nie zauważyłem. Zakładam, że tu gdzieś świeci. Coś macie? Nie. O, cześć. Ja poproszę. Wartujemy. O, poznaję, dobra. Źle. Tak to oczywiście zahaczy. Nie, złapał. Dobrze.
wszystko ok. Dobrze. A! Nie przylepiłem, ale coś zdechło. Dobrze. Kurczę, niestety coraz farci tam są. Nie widzę przez te chmurę. Gravlift. Jak to się robiło teraz? Dobra, osłona zdjęta. A nie mogę uciec. Super. Patrzcie. Abyście tam zdechli w międzyczasie. Gdzie był checkpoint? Dobra. Łap to na tyłek, ty to złap. Ach ty. No, granatniki. Ups, granat. Załatw go, załatw. Dobrze. Dużo was tam jeszcze jest. Mam nadzieję, że ktoś tam stracił osłonę. Pancerzyk. Ale nawalają. Dobra, kolejny nie leży. A! Chyba dostałem. Niedobrze. Jeszcze raz. Zostałeś w końcu? Nie. Ale paru zdechło. I przy okazji taki jeden nieuważny. Ale co tam, ja mam szansę drugą. I trzecią, i czwartą. O, dostał, dobrze. No to już poszło ładnie. Stać zbroję, strać łepek, wszystko ok. Więcej shotgunów, więcej granatów, karabinów na razie nie chcę. Hola, hola, hola. O! Wspaniale. Dostał. Prawie. Uciekł nam w samych gaciach. Łepek, 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 łepek. Dobra. Oż ty, cwaniaku. Tam gdzieś jeden jeszcze siedzi. Dobra. Jeden i drugi, tu się kończy amunicja. No dobra, dziś po drodze znajdziemy sobie amunicję. Nie to chciałem. Gravity Hammer. Gdzieś to po drodze znajdziemy inne zabawki, bo to na pewno z tym cudem nie zagrzejemy zbyt wiele miejsca. O właśnie.
teraz? A, tu. Okej. Okay. No tak. Załatwił, bo ja tutaj nie mam niestety nic na dystans. Masz coś fajnego? Dobra. Mam nadzieję, że mi minęło, nie minęło. A, odłożymy shotguna. A może zaraz. Dobra, dostał chyba. O, jak zwykle plazmowe karabiny działają na plazmowe tarcze. Dostał? Dostał. Ach, załatwiłeś go, on był mój. Chowacie, chowacie. Dobrze. Na górze coś jest. Przegrzałem. Poczekaj, poczekaj, do ciebie idę. A, kolegę masz. Nie. Zabij go. A, było poczekać na osłonę. Dopiero tu, kurde. Dajcie mi to. Dobra, coś tam zarąbałem. Co to jest? A to bomba jakaś. Łepek, super. Mojego kolegę rzucasz? Regenerator. O, jesteś, dobrze. Ups. Uff. Oj, coś mi wybuchło. Zobaczmy, czy dalej tam siedzą. Siedzą! I tym razem poszło znacznie gładko. Bardziej gładko. Znacznie bardziej gładko. Co ja zrobiłem? Nie! Boże. Chciałem zmienić granata. No? Nie ma, nie schowasz się. Uff. Idźcie, nakopcie im. Dobrze. Dobrze. Prezenty. A, koniec amunicji, trudno. Dajcie mi byle co i tak podnoszę o to. Jest. We did all we could. Let us move the survivors up to the hangar.
There is a lift outside. Idziemy, idziemy. O, na lądowisko chyba, tak. Dobrze pamiętam. O, czekam aż zjedzie dopiero. No. Zapyziałe hangarowe drzwi XXVI wieku. Stare chłopaki. I co tam zostaniemy? A no tak. Jetpack Brut. Pamiętam, były takie w Halo Warsach dwójce. Ach. Dobra. Lecę? Ojej, prawie lecę. Ty brzydalo. Zdechnij. Dobra. Jeszcze więcej. Wow. Jest sporo ich. Tyle? O! Syfy! Nie! Boże, centymetry. Dobrze. I co teraz? Co teraz? A, i teraz do tej bomby się wracamy. Po raz trzeci to samo miejsce. Okej. Iść tędy. Czekajcie, mam jakieś zwidy. Hejo. Jakby co? Ciężka plazmowa broń jest w zanadrzu. Ale wiecie, jeszcze najlepiej tych dupków trafiać. O właśnie. Maluchy. No i co, rzucę ci granat i coś z tobą? No nic z tobą, no, koniec. Sfaniakowania. Oj. Jest.
I co, na tyle was stać? Weź to, weź. Ja to lubię. Zwłaszcza w ciasnych pomieszczeniach. No i co, cwaniaki. O. Chyba się jednak rzucili na mnie. Grupowo. Jeszcze raz. Chodź, chodź. A, przylepa. Dobra, i parę igieł. Jeszcze raz. No już, już. Jeszcze się trzęsie. Dobra, to plan jest taki. Ty zostajesz tutaj, przylepa jest tu. Tak. Tak. Tak, tak. Sio. Przelewala mnie. Bazuki. A i tam jest świnia. Jest? Jest. Jeszcze amunicja. Trzymać go odpowiednio, żeby nie sięgnął, a żeby nie odpalił. Dobrze. I co ty tam? Nie to, nie to. Ej, gdzie to wielkie spadło? Tutaj. Masz. A jeszcze żyjesz. Weź to na główkę. Albo to. Albo to. O. Wysiadłem, co? Bardzo dobrze. Uff, to co? Rozbrajamy? Nie, uzbrajamy. I będziemy spadać. Podstawowy zestaw, taki podstawowy zestaw w stylu Halo 2. Elevator in the hangar. I to chyba będzie już koniec. A, tu nie. A, na dół idziemy, dobra. Jeszcze chwila. Tu albo tu. Okej. Rozumiem, że dobrze idę. A, jak są zielone lasery, te tam migawki, idiotki, to znaczy, że dobrze. I znowu jakieś zwarcia w obwodach. To niestety po Halo 5 mi się Cortana już śni po nocach. W negatywnym sensie. No, wątpię, żebym musiał tam iść. Ach. A coś wybuchło. O, komuś. Ktoś ma niezdarne ręce. Czy to byłeś ty? Pewnie nie. Tu, tu, tam. O, otwarte. Mm.
Jeszcze więcej tych sychów. Ej, teraz w sumie po tylu przejściach zwróćcie uwagę, że strasznie nas ganiają po tej bazie. Dziwne. Dobra, dobra, zejdź, zejdź, zejdź. Szukamy windy. A, rozwalił mi tarczę. Niedobrze, niedobrze. Tam jest winda. Ahaha. I co? Tyle? Aj. Mów, mów, mów. Ja tu się za bardzo nie śpieszę. Bo też nie kojarzę, żeby to było wymagane. Coś... Chyba nie tak miało być. I? O. I chyba jesteśmy w domu. To znaczy na końcu drugiego etapu. Jest coraz ciemniej. Powieki są coraz bardziej ciężkie. A nie, czekaj, checkpoint. No, to był koniec. Druga misja Halo 3. Dzięki wielkie za uwagę. Widzimy się w kolejnych filmach i w trzeciej misji, czyli na autostradzie Tsavo. Dzięki za uwagę. Cześć.